Ale już przesuwamy się, przesuwamy się. Ale kwiato! Ale, ale, ale! Michał! Ale kwiato! Kwiato, skończy! Hop, hop, hop! Jedziemy, 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 jedziemy! Hop! Ale, ale! Dawaj, Rudy, dawaj! Thank you.
Daj, znajesz mnie to. Bronisz. Oczywiście po tym wyścigu drugi blok dekoracyjny dzisiaj tutaj na Owocowym Przełaju, ale to jeszcze troszkę po dwa. Przypominam, elita godzinę, juniorzy 40 minut. Thank you.
hoppa! Hoppa! Już, daj, już, daj! I właśnie mamy Bartosza Miglera, więc za chwilę będzie dzwonek informujący o tym, że lider będzie wjeżdżał na ostatnie okrążenie. Bartosz Migler, witanie na rodzinie z numerem pierwszym, za chwilę rozpocznie. Panie, widzieliśmy, że zmieniła się pozycja druga. Michał Paluta wskoczył na miejsce drugie. A teraz widzimy po tej przeszkodzie goniący jeszcze mocno Patryk Stosz. Jeszcze będzie runda. A tu jest,
the old adage. Put to person with the worst picture. Gotta look deeper, gotta find out what's good. I am a man, who did not get it. Takie dwa. Paweł Bernat. Well, they sound so bad. Tell me that the fuck is like a vegetable. We about to turn off. Oh, crap. I'm gonna think I own this stuff. Something's coming up. Jeżeli ktoś zauważył, że zgubił bluzę i kurteczkę, to tutaj można się zgłosić do nas, do naszego... Bartosz Mikler, Wiktoria Jarocin dzisiaj wygrywa te zmagania, jeśli chodzi o elitę. Będę prosił na moment Bartosza również tutaj pod podium, na sekundkę. A my czekamy, bo tam walka o miejsce drugie. Był tam, przypomnę, Michał Faluta i był tam Patryk Stosz. A wszystko wskazuje, że Michał Faluta będzie dzisiaj na miejscu drugim. Michał! Drugi, brawo, brawo! To się nie liczy. I już po tych przeszkodach miałem tylko się posterate, z kim jedzie dokładnie Patryk Stosz i będzie to miejsce trzecie do wykonania dzisiaj na piątej edycji. Brawo Michał! Ładnie wiesz, jest 8 miejsc płatnych. Zmieściłeś się w ósemce? I skończyłem. Przede wszystkim samopoczucie po przełaju, owocowym przełaju. Żyję, kości całe, jedna wywrotka była, łokieć poszedł pod wątrobę, także cieszę się, że żyję. Ale masz świadomość, że jednak przełaj bardzo fajna dyscyplina. Nie, no słuchajcie, ja byłem tak napompowany adrenaliną, że ja nie wiem. Także musicie kibice następnym razem troszeczkę ciszej, bo naprawdę się połamie. Gratulujemy, kolejny start Michała na owocowym przełaju. I oczywiście pozdrawiamy ciepło i serdecznie. Michał Kwiatkowski. Jak przystało na mistrza, witamy jest godni, proszę Państwa, żebyście tutaj na owocowym przełaju. Michał Kwiatkowski. Przypominamy, wychowanek oczywiście tutaj ekipy toruńskiej i zawsze od lat z nami obecny na owocowym przełaju swojego kolejki Jarka Dąbrowskiego.